Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Stolec u kolegi Krzysztofa Szkolnego. Kolega Krzysztof Szkolny to taki troszeczkę jak na polskie warunki nietypowy hodowca, gdyż do niedawna jeszcze lotował w Anglii. Tam też w dalszym ciągu mieszka, ale pasja gołębiarska tak go po prostu absorbuje, że tu w Polsce ma gołębnik i w zeszłym roku, czy w tym roku, tak już, lotował też gołębiami tutaj w Polsce. I z sukcesami dużymi, gdyż mistrzem oddziału o numerze 0355 Ząbkowice Śląskie właśnie wywalczył tymi gołębiami tytuł mistrza na młode, tak? Tak, oddział. No to może więcej powiedzmy o tym tutaj oddziale, gdzie lotujesz, o hodowcach, z którymi tutaj przyszło ci rywalizować. No i później jeszcze oczywiście też przejdziemy o tych gołębiach, będziemy twoich rozmawiać i o tej też wrócimy do specyfiki tego lotowania w Anglii, gdyż ostatnio kolega Mariusz Dmitru, który opowiadał nam o właśnie tam o lotowaniu w Anglii, cieszyło się to dużym zainteresowaniem i koledzy są tego po prostu bardzo ciekawi. Proszę bardzo. Witam hodowców, kolegów. Gołębik mój znajduje się w miejscowości Stolec, jak Krzysztof wspomniał. Taka brzydka nazwa, nie? Ale miejscowość bardzo ładna. Tak, właśnie, ja może nim przejdziemy dalej, zobaczmy. Koledzy, to jest na Dolnym Śląsku. Tak jak powiedzieliśmy, nieokowoda od Ząbkowic Śląski, tutaj akurat nie widać okolicy, ale tak wyglądają przy okazji, zobaczmy gołębniki. Ale tutaj jest bliziutko są góry Sowie zaraz, tak? Tak, bardzo fajna Sudety. Okolica, super, nie? Też Zieleniec, można na narty przyjechać, nie tylko Zakopane, nie? Ale podobno w Zieleńcu najwięcej śniegu w tym roku było i na sztucznych wyciągach. Także ten, okolica bardzo fajna, oddział też ciekawy, nie? Dużo hodowców ciekawych w naszym oddziale. To ilu hodowców jest u nas w oddziale? No tak o setki będzie, nie? Co roku jest, nie? Lotujących, nie? Jesteście członkami jako oddział okręgu Wrocław, tak? Wałbrzych. Wałbrzych. No co mogę jeszcze powiedzieć? Twoja tutaj, hodowla nie? Tutaj po przeniesieniu z Anglii na dzień dzisiejszy, ile liczy gołębi? No gołębi jest w rozpłodzie ponad 200. Bo rozpłód jest dość duży, bo to nie tylko pod względem te gołąbki mam, nie tylko pod względem tego, żeby wyhodować z nich gołębie do lotu, ale wiadomo też dla kolegów hodowców też, nie? Jest to, jak to powiedziałeś, jestem pasjonatem też w większości gołębi, nie? Niż hodowcą także, nie? Tutaj lotujesz teraz już tutaj w oddziale pierwszy rok, tak? No pierwszy rok lotowałem. Pierwszy rok? Znaczy lotowałem wcześniej tutaj w tym oddziale, nie, ale nie tymi gołębiami, co przywiozłem w tamtym roku z Anglii, nie, tam zakończyłem hodowlę po prostu, nie? I ten. I przywiozłem tutaj wszystkie gołębie, od nowa zaczynam, powiedzmy, to od tamtego roku, nie tutaj, nie? Tamte gołębie, które przywiozłeś, to bo tutaj na stronie internetowej możemy się z nimi zapoznać, ale powiedzmy, jak ty te gołębie nabywałeś tam, bo co to są za gołębie też, bo warto kolegom tutaj wspomnieć. Co to są za gołębie? No ja ogólnie w Anglii oparłem się na, można powiedzieć, na trzech gołębnikach. Pierwszym to jest Roland Jansen Zigers, drugim gołębnikiem to jest Lindlauf, Gerard i Pete Lindlauf. No i trzecim gołębnikiem jest Michael Van Lint, nie? Na tych trzech gołębnikach oparłem swoje gołębie, ale też mam inne gołębie w swoim rozpłodzie, takie jak właśnie Staven Reed, czy Albert Derba, Gabi van den Abele i Helmut Klass. Te gołębie kupowałeś tam w Anglii bezpośrednio w tej stacji, o której rozmawialiśmy, Luella Pigeon World, czy po prostu kupowałeś tam przykładowo do Van Linta, jechałeś kupić czy tam gdzie indziej? Znaczy, jeśli chodzi o gołębie Roland Jansen i Lindlauf, to kupowałem bezpośrednio tam ze stacji hodowlanej Luella, gdyż oni po prostu w momencie, kiedy Roland Jansen czy bracia Lindlauf wykręcili tam te wyniki narodowe i w swoich krajach, nie, to po prostu on tam jechał, mozzarella tam po prostu jedzie i wszystko kupił po to prostu. Przy okazji mówisz mozzarella i tak operujemy nazwami. Nie mówimy o serze, nie? No dokładnie. Luella, ale to jest taka stacja, my tu powiem tydzień temu przecież byliśmy w stacji Natural Antwerp, ona na nasze tutaj warunki polskie, europejskie, ona nam się wydawała ogromna, tam było kilkadziesiąt praktycznie tych gołębników, które stały w rzędach tam, z tego co mówiłeś, to ta stacja Luella jest jeszcze dużo większa. No tak, w rozpłodzie oni mają około 25 tysięcy gołębi, nie? I no mają naprawdę gołębie z najwyższej półki, można powiedzieć, nie? Skupują też te inni hodowcy w Belgii czy w Holandii, którzy posiadają podobne stacje hodowlane. Oni tak samo skupują zwycięzców lotów, powiedzmy, narodowych, międzynarodowych i tak dalej, nie? No posiadają i to, powiedzmy, oni powstała ta stacja hodowlana zaraz po wojnie, II wojnie światowej, także jest, można powiedzieć, że jest jedną z najstarszych stacji hodowlanych w Europie jakby i na świecie, nie? I w tej stacji
no nie wiadomo ile czempionów oni zakupili, powiedzmy, nie? To jest po prostu, nie, trzeba było się zapytać, ja nie wiem, bezpośrednio nie mogę podać takiej odpowiedzi, nie? A prowadzi ją rodzina Mozzarella, tak? Mozzarella tak się nazywają, nie? I to już jest powiedzmy czwarte czy piąte pokolenie, które prowadzi tą stację hodowlaną, nie? I mają praktycznie, można się zaopatrzyć u nich w każdy szczep gołębi, tak? A to z ceną też się wiąże? No różnie, zależy, nie? Są, można kupić gołębia powiedzmy od 100 funtów do 5000 funtów. 100 czy tam funtów to jest taka najniższa cena gołębia w tej stacji? Można kupić troszeczkę niżej, zależy jak to bez rodowodów tam gołębie, bo tam oni co sprzedają też gołębie do lotu, można powiedzieć, nie? Że można sobie kupić z jakiegoś tam szczepu, z tych starszych szczepów, co były kiedyś, nie? Na topie, nie? Można kupić sobie powiedzmy 10 czy 12 mutków za na przykład 250 funtów czy za 160 funtów, nie? I po prostu. A i nimi lotować. I nimi lotować, nie? Jakoś po prostu stać na to i ktoś nie chce tracić czasu na wychowywanie swoich gołębi, a ufa tym gołębiom i można myślę, się pobawić. Nie osiągnie. Ty, no jak tam, robią ty, tak hodowcy, nie? Ty jak tam byłeś, to miałeś właśnie, bo powiedziałeś, że przeniosłeś się dopiero niedawno stamtąd tutaj swoją hodowlę. Ty jak tam lotowałeś, to lotowałeś w jakich latach? W 2005 roku zapisałem się tam do związku. Znaczy może do klubu. Do klubu, tak. Powiedzmy do... właśnie przypomnijmy, bo to co mówił nam Mariusz, że tam najpierw jest klub, to jest taki powiedzmy ten sekcja tak jakby, później jest federation, to jest tak jakby odpowiednik oddziału i później jeszcze to co Mariusz nie dopowiedział, to już wiemy, że to jest kombajn, to jest jakby taki okręg i nie istnieje coś takiego jakby ogólnokrajowa rywalizacja, tylko na lotach narodowych, są po prostu loty narodowe organizowane. No, bardziej prestiżowe są loty narodowe, bardziej się tam powiedzmy kocha i bardziej się ceni te gołębie, które zdobywają nagrody na lotach narodowych i międzynarodowych, bo mają taką okazję, że są położeni tak, że mogą rywalizować z Belgią, z Holandią, z Niemcami, z Francją na tych lotach międzynarodowych. Nie? Także fajna zabawa, można porywalizować z najlepszymi hodowcami w Europie. Ty właśnie rywalizując, powiedz o tych sukcesach, które osiągałeś tam. No tak, no w 2005 tam zacząłem hodowlę. Podchodziłem do niej takim systemem, jak w Polsce się podchodzi ogólnie, bo tak wiadomo, tutaj miałem gołębie wcześniej, zanim pojechałem do Anglii i takim systemem naturalnym, można powiedzieć, leciałem, jeśli chodzi o gołębie młode, bo zacząłem gołębie młodymi tam i to były gołębie, powiedzmy, które pierzyły się w trakcie lotów. Był to straszliwy błąd, bo nie istniałem na tych lotach, powiedzmy, w pierwszym roku, nie? Bo tam wszyscy hodowcy stosują metodę zaciemniania gołębi młodych, bo chcąc rywalizować na poziomie lotów narodowych i okręgowych, nie, można powiedzieć, kombajn, nie, no to trzeba mieć gołębie po prostu przygotowane w 100% i one muszą się tylko zajmować lataniem, a nie pierzeniem się i tak dalej, nie, także no, bęcki dostawałem straszne, jeśli w pierwszym roku, jeśli o to chodzi, nie, bo wyprzedzali mnie o pół godziny, nie, powiedzmy. A gołębie, które miałeś ten, to były gołębie z Polski, czy tam już nabyte? Gołębie, nie były żadnej gołębi z Polski, nie przywoziłem, wszystkie zacząłem nabywać tam po prostu, nie. No, na początku zacząłem od tej stacji hodowlanej, bo tak mi po prostu podpowiedział tam jeden hodowca angielski, żebym sobie zaczął od tego, nie? No i tak sobie tam, no i tego zaczęło się, tam kupiłem gołębie. Później wiadomo, już jeździłem gdzie indziej po gołębie, nie? I ten. I no tak zacząłem, nie? No ale w drugim roku tymi samymi gołębiami, już poza zastosowaniu się do metod podwórka, można powiedzieć, nie? Też zaciemniłem swoje gołębie młode, no i zdobyłem mistrza, nie? Także... Miałeś tam jakiegoś takiego mentora, który ci to podpowiadał, czy sam na to wpadłeś, czy korzystałeś z kogoś z Polski? Nie, po prostu obserwacja, nie? Obserwowałem też, wiadomo, nie? Różnica jest wielka po prostu, jak ktoś przywozi swoje gołębie na punkt wkładań i patrzysz do kolegów hodowców, do klatek, do koszy i widzisz gołębie praktycznie roczne, czy półtora roczne, tak z wyglądu, nie? A ty przywozisz powiedzmy gołębie swoje wypierzone bez szyi, bez no piszczaki może nie, ale wiadomo, nie, wypierzone, no to mnie to zdziwiło, nie, po prostu, jak, dlaczego ich gołębie tak wyglądają, a moje tak nie wyglądają, nie? No i po prostu po głębszej analizie okazało się, że to jednak to, nie, trzeba gołębie zaciemniać, żeby wygrywać i tak dalej, nie? Zrobiłem pozwalali to... ci, że tak powiem, wejść do gołębnika tam ci hodowcy, jako konkurentowi oglądać, jakiś doradzali ci, czy nie? Czy to było tak, znaczy, że tylko patrzyłeś i cichaczem to po prostu naśladowałeś? Naśladowałem, no metodę naśladowałem, nie, wiadomo, trzeba było po prostu się jak to się mówi, wdrożyć, nie, tam do tych klimatów, nie, i ten, i zaobserwowałem, no wiadomo, trzeba obserwować, patrzeć kto co robi i ten, i zbierać jak najlepsze po prostu ten, dane, jak to się mówi, wywiadowcze, nie.
te dane wywiadowcze tak dobrze zbierałeś, że w następnym roku już miałeś większe sukcesy? No w następnym roku już wygrałem mistrzostwo, zrobiłem tam gołębi dorosłych i młodych również, nie? Także było super. W oddziale, znaczy w tym Federation? Federation, nie? Federation. No i w Combine byłem bardzo wysoko, bo też w pierwszej piątce bodajże. I moje gołębie osiągały wspaniałe konkursy, jeśli chodzi o kombajn, nie? Bo to były pierwsze miejsca, drugie miejsca, tak w piątce powiedzmy, nie? Się plasowały, nie? A jak liczną drużynę tam miałeś? Jeśli chodzi o gołębie dorosłe, to miałem 20 hodowców, nie? Bo tam więcej gołębi nie trzeba, żeby coś wygrać. Bo tak. Byli jacyś inni hodowcy, którzy mieli też takie większe od ciebie, czy nie? Czy to była taka standardowa? Powiem szczerze, że jest może dwóch hodowców, jeśli chodzi o tą federację, gdzie ja tam jest, że mają więcej jak 30 gołębi dorosłych na locie. Nie? A powiedz mi jeszcze, ta federacja, w której latałeś, to jest ta sama, o której mówił nam kolega Mariusz Dmitruk wcześniej, czy gdzieś indziej to było? Gdzieś indziej, nie? Bo to jest. Czyli jak to się nazywało u ciebie tam, ten sekcja, oddział i. Sekcja się nazywała Thornton Heath Section, nie? A federacja się nazywa Surrey Fed, tak się nazywa, nie? To też, ale też w okolicach Londynu. Tak, też tylko po prostu. I wtedy Combine, to Londyn to już był jako Combine, tak? Nie, no, cały, Combine, no to wiadomo, to już Londyn wchodził w Combine ogólnie, nie? Ale tam było, jeśli do Combine zalicza się około 15 federacji, nie? Aha, rozumiem. No i tam, no, ciekawa rywalizacja, nie? Oprócz tego, bo w Anglii jest tak, że oprócz tego, że jest narodowy lot, nie, narodowy ten. Te loty narodowe, są jeszcze inne rywalizacje na BICC, to się nazywa jeden taki klub, British International Championship Club, tak się nazywa, który też jest podobny do klubu narodowego, podobne loty, też są to loty praktycznie z Francji, zaczynające się od średniego dystansu, kończąc na długim, bardzo długim, nie? W tym też brałem udział, no i jest jeszcze coś takiego jak Southern Classic Club, czyli po prostu cała ta zachodnia i południowa część Anglii, nie? Ma swój klub i w nim też można uczestniczyć i też ciekawe nagrody i fajna rywalizacja jest. Ja się zapytam, to te, mówisz, można uczestniczyć? Także czasami można po prostu w jeden dzień dostawać gołębie z 5 różnych lotów. O tak. Rozumiem, ale to jest coś takiego, że zawsze każdorazowo się trzeba do takiego klubu zapisać? Tak? Czy to jest coś takiego jak u nas, że na przykład jesteśmy członkami PZHGP i wiadomo wtedy, że automatycznie bierzemy udział w tej rywalizacji na szczeblu oddziału, okręgu i ogólnopolskie, a tam po prostu z tego, co mówisz, to jest tak, że ja muszę każdorazowo zgłosić akces, zapisać się. To się wiąże z opłatami dużymi jakimiś, czy nie? Tak, chodzi, to jest opłata całoroczna do każdego klubu, w zależności tam powiedzmy od 25 do 50 funtów, nie? To jest taka opłata jednorazowa, no i wiadomo, później to jest tylko płaci się od gołębia na danym locie. Jeżeli wkłada się po prostu dwa gołębie, płaci się tam to, powiedzmy, od 3 funtów do, zależy jaka odległość. Czyli za gołębia jest ile gdzieś tak właśnie? No, tak, mniej 3 funtów, nie, na tych krótszych lotach do 11, nawet 15 funtów na najdłuższych lotach, takim jak Barcelona, czy jakiś większy. Aha. San Sebastian, takie loty. Nie? I to każdorazowo się płaci bezpośrednio, tak? Bezpośrednio tam od gołębia, nie, na punkcie wkładań i ten. No i to na tym to tak polega. Nie? Czyli nie ma tak, że koszty zbieramy, później dzielimy, liczymy coś, tylko po prostu jest od razu na miejscu, trzeba z sobą przynieść, przynoszę 20 gołębi, muszę przynieść pieniądze, żeby je zakoszować, tak? Dokładnie, tak. Aha, rozumiem. A jak wygląda praca obliczeniowca takiego u was tam? To znaczy zegary lata tam większość na elektronikę, czy na ręczne? Ogólnie w 2005 roku, kiedy ja się zapisałem tam do tego mojego klubu, nie, to wszyscy lecieli manualnie, że tak powiem. Nie? Wszyscy lecieli na tych zegarach standardowych, benzingach kręconych. Drewniakach lub mieli swoje tam, zapomniałem się ten zegar, junior się nazywał ten zegar bodajże, nie? Na tych juniorach, że on po prostu tam się naciskało, na pasach nosili, nie, i tam bili. No to sam jak ja zaczynałem, też leciałem na tym zegarze pierwszy rok. W drugim roku postanowiłem wprowadzić unowocześnienie, powiedzmy, w moim klubie, nie, i założyłem sobie zegar elektroniczny. Jakiej firmy? Unicon. I no powiem, że to była tak jakby tragedia w tym naszym klubie, bo trzeba było przeprowadzić głosowanie, czy hodowcy, koledzy zezwolą na to, żebym ja taki zegar posiadał, bo odgórnie nie było po prostu żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o tam o ten Narodowy Związek Gołębiarski. Bardziej dochodziło o klub ten lokalny i federację i kombajn, nie? Po prostu musieli tam się wyrazić. Co, wyrazili się? Bo byłem pierwszym hodowcą u siebie w federacji, który chciał elektroniczny zegar, że tak powiem, nie? Bo pomagało mi to w pracy, nie? Przy gołębiach, a oni po prostu narzekali, że próbuję zepsuć tą ich tradycyjną metodę lotowania, można powiedzieć, nie? Jeśli chodzi o odbijanie gołębi, nie? A hodowcy, kolegów, których miałeś, to były osoby rówieśnicy twoi w podobnym wieku, czy byli starsi zdecydowanie bardziej?
No raczej starsi, nie, powiedzmy, nie, tam chyba byłem jednym z młodszych hodowców, nie, a ten, a tak to powiedzmy taki standardowy, tak od 45 powiedzmy do 80, o taki tam przedział wiekowy był w tym klubie moim, nie. Rozumiem, a dużo hodowców tam miałeś właśnie w tym klubie? W klubie było około 20 hodowców, bo mieliśmy to, bo wiesz, na jednym takim jakby podwórku były trzy kluby w sumie, nie? Dwa kluby, przepraszam. I ogólnie było około powiedzmy 40 hodowców w tych dwóch klubach, ale podnależeliśmy pod ten sam oddział, że tak powiem. Nie? No i. I ten zegar tobie po prostu pomógł osiągnąć sukces też? Nie sądzę, że to był zegar, raczej gołębia i praca przy gołębiach niż zegar. Nie? Wiadomo, tam raz chyba mi się zdarzyło, że tam o sekundę, bo oni są tacy skrupulatni, że liczą wszystko, po prostu wiatr, wszystko musi być wyliczone i hodowcy więcej wiedzą, o której ci te gołębie przechodzą, jaki był wiatr i tak dalej, i są w stanie co do minuty obliczyć, czy dostałeś tego gołębia, czy nie dostałeś, czy ktoś dostanie, czy nie, i po kilometrażu. I to liczy, jakieś obliczeniowe, czy każdy z hodowców ma? Każdy hodowcy, oni po prostu są tak już... Nauczeni, co starzy hodowcy, nie, po prostu wiedzą mniej więcej, jaka jest pogoda dzisiaj na danym locie i mniej więcej o której godzinie będzie gołąb, nie, pierwszy, powiedzmy, nie, bo tam chodzi tylko praktycznie o pierwszego gołębia, wszystko się rozchodzi, nie. I ten, i no to zdarzyło mi się raz, że mimo tamtego kilometrażu i tak dalej wyszło, że jakbym sekundę wcześniej, później odbił tego gołębia, to bym nie wygrał, a wygrałem i był hodowca ten, co przegrał, bardzo zły, że właśnie zegar mi pomógł, nie, wygrać ten lot, nie. No to, a miałeś naśladowców w latach późniejszych, później? W pierwszym roku, jak ja miałem ten zegar, to na drugi rok już chyba następnych pięciu hodowców miał zegar, nie, i tak na dzień dzisiejszy w tym klubie może jest dwóch hodowców, co nie mają elektronicznego zegara. Nie? A reszta już i po prostu poszła. Także już poszło to wszystko. Poszło za. Poszło tak, poszło to za mną, nie, jak, że tak powiem, nie, i ten, i już ten. I wydaje mi się, że chyba są bardziej zadowoleni z tego latania tam po tych gołębnikach i ten, wyrywania tych piór gołębiom, nie.